Paweł Jonik, witam i zapraszam na sport. W czwartek Poznań ponownie stanie się stolicą polskiego futbolu. Wszystko za sprawą piłkarzy Lecha, którzy o 21:00 zmierzą się na wyjeździe ze szkockim Glasgow Rangers w drugiej kolejce fazy grupowej Ligi Europy. Niestety Dariusz Żuraw będzie musiał radzić sobie bez trzech kluczowych zawodników. Nie będziemy mogli skorzystać niestety z kilku zawodników. Drobne urazy wykluczają z gry Pedro Tibę, Jakuba Kamińskiego i George Cernomarkowicza, z tych, którzy grali ostatnio. To są ci zawodnicy, których jutro nie będzie z nami. W aktualnych rozgrywkach Kolejusz zachwycał nas w meczach pucharowych i był zdecydowanie mniej skuteczny w lidze. W ostatnim tygodniu świetną serię pucharowych zwycięstw przerwała Benfica Lizbona, a niedzielne spotkanie z Krakowią zakończyło się remisem 1-1. Mimo to Lubomir Szatka, który w czwartek może zadebiutować w fazie grupowej europejskich pucharów, spogląda w przyszłość z optymizmem. Czuję pozytywne emocje. Było to marzenie dla nas wszystkich, żeby awansować do tej grupy, no ale jak tutaj już jesteśmy, to nie tylko po to, żeby zagrać z dobrymi przeciwnikami na fajnych stadionach, ale też po to, żeby zdobywać punkty i mam nadzieję, że nam się to uda. Co zatem należy uczynić, by wywieźć ze Szkocji korzystny wynik? Będziemy musieli być w 100% skoncentrowani i na defensywie, żeby nie dać się zaskoczyć, ale też w ofensywie będziemy musieli, tak jak mówiłem, swoje sytuacje w 100% wykorzystać. Po czwartkowym meczu Lecha czeka kilka dni przerwy. W poniedziałek Duma Wielkopolski zmierzy się ze Zniczem Pruszków w rozgrywkach Pucharu Polski.